Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gwintowymi Italiami. Dzisiaj mamy do czynienia z niepohamowanym głodem, wersja, uwaga, z jennikiem. Tutaj nie jest to taka typowa wersja, tylko właśnie wersja z tą kartą, która ma na celu wykorzystywanie faktu, że przeciwnicy zwykle wrzucają Sirocco na zmorzyce, no i przez to nie mają odpowiedzi na jennika, a jennik bez odpowiedzi, zjadany co turę, robi naprawdę bardzo duże punkty. Deck został, powiedzmy, spopularyzowany przez Magpie'a, który grał tym deckiem na Openie i radził sobie, z tego co pamiętam, dosyć nie najgorzej. Talia jest na pewno przyjemna, być może ciutkę słabsza od takiej standardowej wersji, ale no w niektórych matchupach potrafi zrobić o wiele więcej punktów, z racji, że ma, powiedzmy, lepszą długą rundę niż taka standardowa Talia na niepohamowanym głodzie. Gramy oczywiście scenariusz, poza tym jest Detlaf, do Detlaf wiadomo OP karta, jest Sirocco, jest onej romancji, jako że deck jest non-devotion, każdy non-devotion deck praktycznie gra te dwie karty. Poza tym mamy Katakana, który jest kartą, która ma pokrzepienie i zemstę, można ją nie dosyć źle zjeść. To dostaje też buffa z biesa i dodatkowo to pokrzepienie stosunkowo łatwo aktywować, bo mamy dwa razy Harpie, dwa razy Bargeista, więc no powiedzmy, że parę tych punkcików na tym pokrzepieniu jesteśmy w stanie jeszcze wyrobić. Poza tym Miruna, Manticora Kotoak, czyli zestaw kart z zemstą oczywiście, no i Keiran, jako że w tym deku potrzebujemy bardzo dużej ilości konsumów, bo mamy i jennika, i właśnie Detlafa, Mirunę, Manticora Kotoaka, to co wymieniłem przed chwilą, no i tych konsumów byłoby za mało, gdyby tego Keirana tu nie było, więc Keiran musi być. Poza tym brązowe konsumy. Co prawda dosyć ciężko jest dobrać dwie harpie, żeby stworzyć to jajko, a potem jeszcze je zjeść, no ale z braku laku te harpie tutaj są. Można by oczywiście próbować grać Barbegazi, ale Barbegazi nie coś, że kosztuje więcej prowizji, to jakby nie zjada od razu i nie triggeruje pokrzepienia. No, to jest jego problem. Znaczy nie triggeruje aż tak dobrze pokrzepienia. Poza tym jedno oczyszczenie czasem się przydaje, żeby oczyścić jakąś truciznę, czy nie wiem, może obrońcę, jeśli trzeba, żeby pozbyć się Sirockiem scenariusza przeciwnika. Więc jedna kopia jak najbardziej w porządku. Larwy, wiadomo, standard w każdych potworach. Dodatkowa południca, jako trigger scenariusza ewentualny. Po prostu dobra czwórka. Mglaki do skresania talii, Bruksy, jako OP czwórki. No i bies, który służy za taki pseudo carryover. Co ciekawe, to ten deck właśnie może całkiem dużo tego carryoveru sobie zrobić. W niektórych matchupach to się przydaje, no bo mając na ręce, nie wiem, 3-4 karty z zemstą, no to 4 punkty carryoveru. To jest naprawdę spoko opcja, więc te biesy o dziwo nawet się sprawdzają, bo testowałem. Tak wygląda ta talia, całość, link do deku znajdziecie oczywiście w opisie. A teraz co? Przetestujmy te potworki w boju. A przyjdzie nam się zmierzyć ze ścianą tarcz. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. O, tutaj nie ma takiej jednej istotnej rzeczy, która jest korzystna dla mojego deku. Mianowicie, tak trochę niejasno to powiedziałem, ale chodzi o to, że dużo deków gra Sirocco, tak, obecnie w mecie. I wtedy jakby przeciwnik rzuca Sirocco na scenariusz, a jennik robi kosmiczne value dzięki temu, no bo nie ma na niego odpowiedzi, bo mało kto gra Loki w momencie, kiedy Nilfgaard jest beznadziejny, tak? A inne frakcje Loków za bardzo nie mają. W tym matchupie przeciwnik gra Devotion deckiem prawdopodobnie, tak gra 99%, więc no, tego nie będzie. A tutaj mamy inne problemy. Chciałoby się mieć harpie do pary, nadzorczyni jest spoko, zmuliganujmy to. O, powiedzmy, że ujdzie. Trochę za bardzo się zagadałem. Nie zdążyłem przemyśleć mulliganu. Ale nie ma tragedii. Nie ma biesów. Ale no, ujdzie. Nie ma też drugiej harpii. No w tym matchupie w długiej rundzie raczej nie będziemy mieć więcej punktów. W teorii. Więc tutaj no trzeba uważać. Raczej chcemy wygrać rundę i cisnąć drugą. Zresztą nie ukrywam, że ten matchup raczej nie jest korzystny. To jest raczej jeden z takich trudniejszych matchupów dla tego deku. Wow. Redański rycerz, to nowość.
Tego muszę się przyznać, nie spodziewałem. Też chciałoby się mieć właśnie tego biesa. Być może powinienem zagrać jednika w rundzie pierwszej. Po prostu cisnąć przeciwnika w rundzie drugiej scenariuszem. I na rundę trzecią zostawić sobie Netlafa z dowódcą. Może to jest dobry pomysł. Ale myślę, że zanim zdecydujemy ostatecznie, to najpierw dorzucimy Brooksa, żeby nie tracić pokrzepień. Także być może zagramy tego jednika w rundzie pierwszej. Też dosyć nietypowe, ale możliwe, że najlepsze w tej sytuacji. Chcemy rundę pierwszą mimo wszystko wygrać. Zróbmy to. Zagramy sobie jednika fer 1. Będziemy wierzyć w moc z Morzycy później. Też gramy potworami, więc nie mamy zbyt wielu opcji kontrolnych. Dlatego no musimy ratować czym możemy. Jeśli pozwolimy się przeciwnikowi tak rozpędzić, gdyby hipotetycznie to była trzecia runda, no to raczej byśmy nie wygrali, tak? Każdy rozumie. No okej. W zasadzie mógłbym dograć jeszcze katakana, bo nie zanosi się na to, żeby przeciwnik miał odpuścić. Chociaż, bo Manticora jest słaba. Jak zagram to i to. Ale chyba zrobimy tak, że rzucę Bargeista. W następnej turze ewentualnie Katakana. Bo mam jeszcze karty, które w tej rundzie chcę rzucić. Chociaż możliwe, że Kairana to rzucimy jeszcze. No zobaczymy. Bo chciałoby się wiedzieć, ile przeciwnik jeszcze kart planuje zagrać. No tego nie jestem w stanie przewidzieć. On może grać naprawdę długo. Skoro może grać naprawdę długo, możliwe, że powinienem zagrać katakana. Z drugiej strony, jeśli przeciwnik myśli zaraz spasować, to wolałbym zagrać harpię. Możliwe też, że zagram po prostu nadzorczynię. Też jakby niekoniecznie potrzebuję odpowiedzi na obrońcę. Będziesz się opierać, to dłużej sobie pocierpisz. A, nie zjadłem. Fuck. Ale fail. Presja monety. Powinienem był zjeść tego jednika, oczywiście. Ajajaj. To jest spory fail z mojej strony. Za długo myślałem nad zagraniem. Okej, okay, a przeciwnik nie myśli odpuszczać tego. Skoro tak, to dorzucamy tego katakana. Teraz nadróbmy nasz błąd. Okej. Okay. Niby mamy 20 przewagi, ale przeciwnik robi naprawdę dużo punktów. 4 pasywnie. Co jest, no, problematyczne, nie ma co ukrywać. A, i czy jestem zmuszony dograć Kairana przez to? Gram Kairana. Problem jest też taki, że przeciwnik ma Barona zapewne, Zeldirka, Anseisa. Tutaj łatwo nie będzie. Też no chętnie zjadałbym tym Kairanem.
wszystko, co upadnie. Nie mogę tego zrobić. Zagrożenie jest za duże. No zobaczymy. Szczęście value z fregaty się już kończy. Jest ostatni raz, kiedy może kliknąć. Okej, jest Jan Seis. Okej, no zanosi się na to, że przeciwnik będzie miał barona. Sytuacja naprawdę nie jest za dobra. Wrócą 4 punkty, przeciwnik zyskuje 4 punkty. Skoro tak, to muszę to zjeść. O, i widzicie, jaki jest problem, co nie? Problem jest tego typu, że przeciwnik dorzuca cokolwiek i mnie przebija. Co w takim razie ma na ręce, że nie chciał nic dorzucić? Nie może mieć żadnego brąza na pewno. Gdyby miał jakiegoś brąza, no to nie widzę powodu, dla którego miałby nie rzucać. Czyli Viraxas? Wysogota? Jak myślę o kartach, których przeciwnik nie chce rzucać. No gdyby miał obrońcę, no to bym na spokojnie obrońcę dorzucił na jego miejscu. Więc Viraxas, Wysogota i... Jakiej karty przeciwnik by nie chciał dogrywać? Nie wiem, Selkir? Nie wiem, dziwne. Dziwne, że przeciwnik mnie wypuścił z tej rundy. W takiej sytuacji. Trochę to źle rozplanował. W takim układzie. Albo... Nie wiem. Coś mu się w mózgu pomieszało. Kto wie. W porządeczku. Chciałem scenariusz dobrać. Larwy są niby spoko. Ale nie do puszowania. Więc ja jest mulliganuję, jest Miruna. To jest lepsze. Na pewno chcę skrócić Mglaka. Więc skrócimy... Więc zagram Mglaka. Jak przeciwnik rzuci obrońcę, to ja wrzucam Manticore. Jak przeciwnik rzuci coś do przejęcia Miruną, to wrzucam Mirunę plus ładunek dowódcy. Potem Bargeistem zjadam Mglaka jeszcze. Taki jest plan. Więc na razie nie używam ładunku dowódcy, bo nie ma potrzeby. Chcę też zachować te ładunki w razie W na Detlafa, żeby mieć... Okej, okay. Jest obrońca. No i tutaj to jest ta jedna z tych sytuacji, w których Manticore jest OP. Szczerze powiedziawszy, nie lubię tej karty. Właśnie przez to, że czasem jest OP, a czasem jednopunktowego tokena niszczy. Ale w tej sytuacji no, była OP, a przeciwnik gra Belohuna. To by tłumaczyło, dlaczego miał Rdeńskiego Rycerza. No dobrze, dogrywamy Bargeista. Tylko ustawiłem stawiam na 5, a nie na 4. Miruna mi nie siądzie tak fajnie, jakbym chciał. To jest minus. Ciekawe. Pierwszy raz widzę. No to dobra, może nie pierwszy, ale... Jeden z nielicznych razów, kiedy widzę to. Okej. Okay. Teraz wydaje mi się, że możemy nas spokojnie spasować. Przeciwnik już wszystkie ładunki dowódcy zużył. Zużył obrońcę, zużył Wysogotę, Annę, Anseisa, Belohuna. Więc myślę, że teraz sobie na spokojnie poradzimy. Jak dobierzemy scenariusz albo neuromancję, to powinno być easy peasy. Także sprawdźmy, czy mam rację. Jak przegram, to się mocno zdziwię. Bo mając Last Seiya, Detlafa, scenariusz właśnie, dwa ładunki dowódcy przewagi, to nie powinniśmy mieć problemów z przegraniem tego. Sirocco jest super. Mamy dwie karty z zemstą w razie, gdybyśmy dobrali ten scenariusz, więc południce możemy na spokojnie zmuliganować. No i Harpie też. No i scenariusz dobrany. Wiemy, że przeciwnik gra lojalność, więc nie musimy się martwić o jakieś Sirocco, jakieś Irdeny, Igni, tego typu rzeczy. Więc luźniuteńko. A Dalia. Dalia w marynarza.
Czy jest presja, żeby się z Mirundą spieszyć? Wydaje mi się, że nie ma. Jakby na spokojnie zacznijmy sobie od Bruksy. Chociaż możliwe, że lepiej było zagrać scenariusz najpierw, żeby następnej turze od razu. Nie będziemy zwlekać z koronacją. Im rychlej, tym lepiej. Wygnajmy tego Viraxasa. No co prawda on będzie miał Celt Kilka teraz, ale ten Celt Kilk nie spojedynkuje nic wielkiego. Tylko za burtę nie wypadnij. I spokojnie punktowo przeciwnika porobimy. Tak mi się wydaje. Co prawda, no dobra, no spojedynkuje jedną kartę, ale to będzie dużo za mało. Nie ma się co przejmować. Też nie. Nie dogrywa Celt Kilka teraz. A to dziwne. A to dziwne, dziwne. Żal, że muszę cię zabić. No dobrze, to w takim razie Baron tam jest. Ale to... Dużo, dużo punktów mamy więcej. Nice. Jest i Baron. Nie mam już nic do stracenia. Ale to jest ponad chyba 20 różnicy. Tak na oko. Zobaczmy. O, nawet mogłem jeszcze jeden punkt sobie oszczędzić. Także wygrywamy ponad 20 i tym samym przechodzimy do gry numer 2, w której, miejmy nadzieję, pójdzie nam równie dobrze. I drugi pojedynek również na KP, ale inne KP, więc myślę, że może być. Tym razem mamy niebieskie pasy na 99%. Chyba, że przeciwnik wymyślił jakiś nowy deck. Ale zakładam, że nie. No, Kotołak w tym matchupie jest imba. W długiej rundzie mamy fajne value z Jennika. Więc myślę, że... spróbujemy sobie zrobić carryover z biesów i będziemy patrzeć, co tam z tego wyjdzie. Więc plan jest taki, że w rundzie pierwszej nie będę jakoś mocno grał. Wow, i znalazłem parę harpi. Ha, ale jestem kozakiem. Dobrze. Być może nawet zagram larwa, bies i Unairomancja w drugiego biesa. To będzie troszkę greedy. Ale nie wiem, czy to nie jest poprawne, szczerze powiedziawszy. Nawet nie wiem, czy powinienem larwy grać. Też jeśli chodzi o karty z zemstą, to mam raz, dwa, trzy, cztery. To jest cztery carryoveru. Ale chyba to zagranie z Unairomancją nie ma sensu. Ale zagranie larwa, bies, Bruksa, mglak. Tylko za burtę nie wypadnie. Ja chcę wrzucać Mirunę. Niby to by było abuzowanie coina. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Się zastanawiam, jakie trzy karty chcę rzucić. Może to ma sens w sumie. Ale wolałbym niebieskiego pasa przejąć później. Ciężka decyzja. Nie ma co. A dobrze, zacznijmy od larw. Już powiedzmy, że standardowo zagramy. I Rembajło. Też dosyć nietypowo. Spodziewałem się, że Komandosa by chciał dogrywać.
Ale teraz z tym rembajłem ustawię sobie właśnie dwa punkty, tak? Jaki jest zamysł tego? Ja myślę, że sobie dogram Biesa. Okej. Najważniejsza jest sprawa temerska. Emper Fidelis! Niezły macie tu bajzel! I plan jest taki, że ja to spasuję. Czym prędzej. Więc dogram jeszcze... Dogram jeszcze Brooksa i będziemy pasować. Ja się nie boję przeciwnika w długiej rundzie, bo wydaje mi się, że mam o wiele więcej punktów niż on. Mimo, że no, ci komandosi brzmią groźnie w połączeniu też z Draugiem, to mimo wszystko value z jednika scenariusza jest większe. Też sobie zrobiliśmy dodatkowe punkty, tak? Dzięki Biesowi. No i zobaczymy, co przeciwnik tutaj wymyśli. Wow! Spasował. To w ogóle ciekawe. W tym razie podoba mi się zagranie Miruna i Harpia. To robi 22. Dogrywam to, to robi 7, 8. Potem plus 5. Dobrze, zagramy to. Rozkosznie umierasz. Też jakby mamy 66%, że przyjmiemy niebieskiego pasa, co jest istotne. To 5 plus 8 to jest 13, 15. Jak trafię 4-punktową jednostkę, to też nie mam 50%. Okay. To by było najlepsze. To jest, powiedzmy, że w porządku. Pytanie, czy chcę używać ładunku dowódcy, czy drugą harpię poświęcić. I tak pójdziemy na trzecią rundę. Tylko, że jak użyję... Mogę użyć harpy, mogę też w sumie użyć oneiromancji na Biesa. Więc tak chyba zrobię. I tak pójdę na długą trzecią rundę. Więc teraz użyję oneiromancji na Biesa. Robię dodatkowe 3 punkty carryoveru. Przejąłem mu jednego niebieskiego pasa i mam długą trzecią rundę. I mam oneiromancję z powrotem, przeciwnik nie będzie w stanie użyć wiewiórki. Spoko jest. Taki wniosek końcowy. Jest Detlaf, jest scenariusz. O, panie. Dobrze. Teraz przez to, że zużyłem jedną harpię, drugiej harpii już nie ma sensu trzymać. Katakan jest o wiele lepszy. Szukamy Kairana, Larf. Może Bargeista w sumie też. Bargeist bardzo dobra opcja. Idziemy na długą trzecią. Zaczniemy od scenariusza, żeby zbejtować Siroko przeciwnika i potem będziemy się bawić naszym jednikiem do woli. Chyba, że odwrotnie chcemy bejtować, ale chyba... Chyba przeciwnik więcej value będzie miał z rzucenia Siroko na jednika. Mi się wydaje. Więc będziemy najpierw rzucać scenariusz, żeby zbejtować na scenariusz Siroko. No dobra, no przeciwnik też tych komandosów nie skopiował sobie, więc będzie miał dwóch. Z bardzo małą ilością. Wydaje mi się, że totalnie źle to przeciwnik rozegrał. Ale no zobaczymy. Może jest coś, o czym nie myślę.
Ale patrząc na sytuację, która jest, powiedziałbym, że mam jakieś 95% na wygranie tej gry. Tylko trzeba jeszcze to zrobić. Prawda. Descent w Pavetta? Nie. W ogóle strażnik świątynny? No nie do końca rozumiem, co przeciwnik teraz robi. Zagrał sobie descent po prostu tak o. Co prawda on wróci, ale mimo wszystko no niepotrzebnie to zrobił. Okej. Okay. Przejdźmy do rundy trzeciej. Jest Manticora. Jest Bruxa. Nie chcę się zaciągnąć Mglakiem. Tak, chciałbym też Sirocco mieć. Więc, znaczy, chciałbym mieć Sirocco albo Kairana albo Larwy. Więc chciałbym, są trzy lepsze targety. Nawet cztery, bo Barge jest też chyba lepszy. I jeden, którym się mogę zaciągnąć. Ta Bruxa w sumie nie jest zła, ale... chyba zaryzykuję. Tylko nie Mglak. Okej, okay, Larwy lepsze. Spoko loko. Co teraz przeciwnik robi? Jedyne co musimy uważać, to żeby się na stole zmieścić. Ale myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Najwyżej nie będziemy zjadać północnicy na końcu. Okay, dekret. Pawette. Porząsiu. Też mógłbym rzucić Manticore od razu, żeby 6 value zrobić. Opóźniam tym samym moje zjadanie. Czy moje larwy. Znaczy on... Wydaje mi się, że ma sens poczekanie. Bo jeśli teraz przeciwnik wyciągnie komandosów w jej ładunku dowódcy, to ten drugi będzie miał tylko 4 punkty. I wtedy rzucę Manticore z ładunkiem dowódcy. I ten, który mógłby wyciągać kolejnych, zostanie zniszczony. Rozumiecie, nie? Zresztą zobaczycie, jak przeciwnik to zrobi. Wtedy wyjaśnię jeszcze raz, co mam na myśli. O ile to zrobi. No mógłbym wziąć 6 punktów, ale takie wytrzymanie mi się wydaje, że może zrobić o wiele, wiele więcej. Falibor. Okej. Dobrze, w takim razie dogram scenariusz. Niech będzie. Co się dzieje? Grany na Talis i po prostu strzał za 5. Czyli nie ma Sirocco chyba. A i teraz ta Manticora się osłabła. Trudno. Czyli jednak nie zrobił tego zagrania, o którym myślałem, więc stracimy value na Manticorze, ale no nie szkodzi. Zagramy sobie Jennika. Hop. Hop. Będziemy w ten sposób kręcić punkty. Prawda, Baron będzie, zapewne. Lada moment. Znaczy lada moment, na końcu wróci raczej. O właśnie, to było zagranie, o którym mówiłem. Że gdyby teraz tego Natalisa nie było, wyobraźcie sobie, to ja bym mógł wrzucić Manticore i zjeść tego niebieskiego pasa, on nie mógłby kopiować. Ale niestety przeciwnik zagrał wokół tego.
No cóż. No grajmy sobie katakana. Zjedzmy sobie jednika. Okej. No tutaj możemy albo Keirana wyciągnąć, albo Sirocco później, ale chyba Keiran zrobi więcej w tym matchupie. Nie wiem, czy powinienem grać wokół jakiegoś random Irden. Powiedzmy, że zrobimy tak. Punktów mamy naprawdę dużo, dużo, tak jak widzicie zresztą. Punktów tu nam nie brakuje. Robimy tak, użyjemy sobie ładunku dowódcy. No i to będzie Keiran tutaj na pewno. Czyli ile jeszcze mam konsumów? Dwa. Czyli mam jeszcze 5 konsumów. Dwa na Detlafa. Jeden na Kotołaka. To jest 3. Manticore chyba nie będę zjadał. To robi mniej value niż 4. Więc mogę dwa razy jednika zjeść jeszcze. Tak, no bo tu jest 5 value, 5 value. Tu jest więcej value niż 5. I tu będzie wyciągany Keiran. Czy ja się zmieszczę na stole? Nie. Ale nie, no zmieszczę się, bo on dogra Drauga i to mi zniszczy. Co nie? A nie, jednak. Jednak nie. Ciekawy. Dobrze, to grajmy sobie do Tlafa. Spokojnie. Teraz możemy poczekać z tym ładunkiem dowódcy. Nie ma się tu spieszyć. Widzicie, że jest 80 do 62. Tam jest jeszcze Baron. Myślałem, że Draug, ale chyba nie ma Drauga. To jest Selkirk i Baron. Okay. Pozbędzie się larwy. Przeciwnik. A nie, jednak nie larwy. Co on zniszczył? Glaka? Okej. Kotołak w takim układzie. No i last say Keiran. Myślę, że na spokojnie to wygramy. I tak jak się spodziewałem. Tutaj nawet przeciwnik nie przebił, a jeszcze mam turbo punkty. Ale nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Jednak mogę, bo przeciwnik zdecydował się Alt F4 kliknąć, a raczej Escape Enter. Poddał rozgrywkę i tym sposobem wygrywamy kolejną grę w tym odcinku. I tak to wygląda. Deczek bardzo przyjemny do grania. Także polecam, jeśli ktoś chce sobie wersję z jednikiem pograć. Przypominam, że to jest wersja od Magpie'a. Magpie grał takim deczkiem na Gwendol Penny ostatnio. No i tyle. Dziękuję za oglądanie. Link do deku oczywiście w opisie. Nie zapomnijcie też wpaść na stream, zostawić łapkę w górę. Komentarz, czy się podobało. I widzimy się w następnych materiałach. Pa, pa. Dziękuję za oglądanie.